naukobus przyjechał wczoraj do Cieszyna, a dokładnie zatrzymał się przed zespołem placówek szkolno-wychowawczo-rewalidacyjnych w Cieszynie. Do dyspozycji dzieci, ale również dorosłych jest 17 interaktywnych eksponatów. Mamy różne eksponaty interaktywne, po prostu dzieci wchodzą w interakcję z pewnym eksponatem i patrzą na pewne zagadnienia. To jest zupełnie inne podejście niż mamy w szkole, bo tutaj obserwujemy jakieś zjawisko i dziecko wtedy samo w jakiś sposób jest w stanie dojść do wniosków, na czym to zjawisko polega. Jakby nie uczymy, tylko bardziej pokazujemy zjawiska, żeby one oddziaływały potem w jakiś sposób na dziecko głębiej. Które urządzenie cieszy się takim największym zainteresowaniem, jakby tak pan już obserwując dzieci mógł nam powiedzieć? Każda grupa to przeżywa inaczej. Chłopcy na przykład bardzo lubią takie rzeczy, gdzie można kopnąć się delikatnie prądem, czyli taki eksponat kula plazmowa, albo taki eksponat półkule magdeburskiej, gdzie można się trochę posiłować. A poza tym to bardzo różnie. Też w zależności od wieku są pewne eksponaty, które starsze dzieci zdecydowanie wolą, bo wymagają więcej cierpliwości, jak na przykład te najtrudniejsze łamigłówki, a na przykład młodsze dzieci lubią eksponaty, gdzie coś możemy porysować. Odwiedzacie różne szkoły? Tak, w ramach projektu odwiedzamy szkoły w miejscowościach poniżej 130 tysięcy mieszkańców na terenie całej Polski. Dzieci bawiły się doskonale. Można to dotknąć, zbadać, spróbować. No nie oszukujmy się, w przedszkolach i w szkołach nie ma takiego zaplecza. Ja myślę, że jeżeli możemy uczyć się w ogóle w sposób polisensoryczny, to jest najlepszy sposób nauki. Nie taka zwykła wiedza książkowa. Naukowcy i wynalazcy są bliscy uczniom zespołu placówek szkolno-wychowawczo-rewalidacyjnych. Szkoła bierze bowiem udział również w projekcie edukacyjnym Być jak Ignacy. Przez 16 lekcji na zajęciach dodatkowych prowadzimy szereg różnych działań i opowiadamy o różnych naukowcach. Nasza grupa dzieciaków jest pod taką nazwą Cieszyńskie Świetliki, no i bierzemy udział w takim właśnie projekcie, który zakończy się potem konkursem. Dzieci są zainteresowane? Bardzo, bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, chętnie tworzą lampy naftowe, na układzie pierwiastków zaznaczają polon i rad i wiele innych rzeczy, bo piekliśmy na przykład ciasteczka też w ramach zajęć związanych ze Skłodowską, żeby kojarzyli te pierwiastki. Co mali naukowcy? No mam nadzieję. To nie pierwsza wizyta naukobusa w Cieszynie. W czerwcu 2017 roku ten wyjątkowy autobus zaparkował przed szkołą podstawową numer 2. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.